Z księgi proroka Jeremiasza. Pan mnie pouczył i dowiedziałem się. Wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś, jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina. Lecz pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć twoją zemstę nad nimi, albowiem tobie powierzam moją sprawę. Sprawiedliwość jest przy tobie, panie, jeśli zacznę prowadzić spór z tobą. Chciałbym jednak mówić z tobą o słuszności. Dlaczego życie przewrotnych upływa pomyślnie? Dlaczego wszyscy przewrotni zażywają pokoju Ty ich sadzisz zapuszczają więc korzenie rozwijają się przynoszą także owoce Blisko jesteś ich ust daleko jednak od ich sumienia Ty zaś Panie znasz mnie patrzysz na mnie badasz moje serce ono jest z tobą Oddziel ich jak owce na rzeź Przygotuj ich na dzień mordu. Dokądże będzie pogrążona w żałobie ziemia, a trawa na każdym polu wysuszona. Na skutek przewrotności jej mieszkańców wyginęły zwierzęta i ptaki. Myślą bowiem: Bóg nie widzi naszych dróg. Bo jeżeli męczysz się, biegnąc z pieszymi, to jakże pójdziesz w zawody z jeźdźcami. A jeżeli tylko w spokojnym kraju. Czujesz się bezpiecznym. Co będziesz robić w bujnej gęstwinie Jordanu? Również twoi bracia i twoja rodzina, nawet oni cię zdradzą, nawet oni pełnym głosem wołają za tobą. Nie ufaj im, gdy będą mówić do ciebie piękne słowa. Opuściłem swój dom, pozostawiłem swoje dziedzictwo. To, co umiłowałem, oddałem w ręce swych nieprzyjaciół. Moje dziedzictwo stało się dla mnie jak lew w gęstwinie, podniosło przeciw mnie swój głos, dlatego muszę go nienawidzić. Czy moje dziedzictwo jest pstrym ptakiem, nad którym krążą dokoła ptaki drapieżne? Chodźcie, zgromadźcie wszystkie zwierzęta polne, przyprowadźcie, by je pożarły. Liczni pasterze zniszczyli moją winnicę, stratowali moją posiadłość. Obrócili moje ulubione pole w dzikie pustkowie. Zamienili je na pełne żałoby od ludzie. Jest wobec mnie ono pustynią. Spustoszony jest cały kraj i nie ma nikogo, kto by wziął sobie to do serca. Na wszystkie pagórki pustyni, dotarli łupieszcy, albowiem miecz Pana Pożera. Od końca do końca kraju żaden z ludzi nie zażywa pokoju posiali pszenicę, lecz zebrali ciernie natrudzili się bezużytecznie wstydzić się muszą swych zbiorów z powodu gniewu pana.